8-letni Kamil z Częstochowy, który był katowany przez swojego ojczyma. Dziecko zmarło w poniedziałek rano w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Kamil o życie walczył przez ponad miesiąc. Chłopczyk przez cały czas pobytu w szpitalu był głęboko nieprzytomny. Nie cierpiał, nie wiedział, co go spotkało, nie wiedział, gdzie jest. Kamilek podczas pobytu w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka korzystał z najnowocześniejszych metod leczenia. Był m.in. podpięty do respiratora, był dializowany, korzystał też z wysokospecjalistycznej aparatury ECMO, natleniającej krew i wspomagającej krążenie. Przez cały czas był pod bardzo troskliwą opieką naszego personelu medycznego. To wszystko niestety nie wystarczyło, żeby uratować chłopca. 8-latek trafił do GCZD na początku kwietnia z wieloma złamaniami i poparzeniami. Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Później jednak choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu doprowadziły do zgonu. Do sprawy znęcania się nad dzieckiem odniósł się dziś w Katowicach minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jaki to jest poziom bestialstwa i zwierzęcenia, aby tak traktować innego człowieka, do tego dziecko? To jest coś, co się w głowie nie mieści. Wydaje mi się polecenie, aby doszło do niezwłocznej zmiany kwalifikacji prawnej zarzucanego czynu, zbrodni, sprawcy, tego ohydnego, okrutnego, zbrodniczego zachowania. Minister chce, aby ojczym dziecka odpowiadał za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. O zgonie Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach poinformowało prokuraturę okręgową w Częstochowie, która zleciła już przeprowadzenie sekcji zwłok 8-latka. Ta odbędzie się 10 maja. Sekcja zwłok zostanie przeprowadzona przez lekarzy specjalistów z zakresu medycyny sądowej. Weźmie w niej udział również prokurator z prokuratury okręgowej w Częstochowie oraz policyjny technik kryminalistyki. Dopiero po uzyskaniu wstępnych wyników sekcji zwłok prokuratura podejmie decyzję o ewentualnej zmianie zarzutów podejrzanym w sprawie ojczymowi dziecka Dawidowi B. i matce Kamila Magdalenie B. Zarzuty w tej sprawie usłyszeli też siostra matki dziecka i jej mąż, którzy podejrzani są o nieudzielenie pomocy katowanemu Kamilowi. Mieszkańcy Chorzowa i Bytomia oraz władze tych miast głośno sprzeciwiają się dewastacji Żabich Dołów, czyli terenu rekreacyjnego ze stawami, który leży na terenie kilku miast. Wygląd tego obszaru może znacząco się zmienić po rozbiórce nasypów kolejowych, do której przymierza się prywatna spółka. Uchwałą Rady Miasta Chorzowa z 2018 roku Żabie Doły uzyskały status obszaru przyrodniczo-krajobrazowego objętego ścisłą ochroną. Mamy obawy, że nagłuszenie tego nasypu to są miesiące prawdopodobnie długiej, ciężkiej pracy z ciężkim sprzętem, co wygoni stąd zwierzynę, która jest naprawdę w tym miejscu unikatowa, naprawdę unikatowe gatunki także chronione. A przez to też zniszczy ten teren, zniszczy to miejsce naszych spacerów, naszej rekreacji. Ludzie też stąd zaczną uciekać, to będzie kupę pyłu, kupę hałasu, kupę smrodu. A dalej obawiamy się tego, że jeżeli padnie ten taki pierwszy bastion, ktoś wyda na to zgodę, nie będzie protestu, to otworzy też drogę dla kolejnych inwestycji na tym terenie. Teren należy do jednej z bytomskich firm, która kupiła go w 2019 roku. Dwa lata później zwróciła się do władz Chorzowa o wydanie zgody na likwidację nasypów, bo chce odzyskać znajdujące się w nich kruszywo. Miasto odmówiło, ale decyzję Chorzowa uchylił wojewoda, wydając firmie zgodę na rozbiórkę. W tej chwili zbieramy podpisy pod petycją skierowaną do wojewody, której celem jest skłonienie wojewody do uchylenia tej decyzji, która została już wydana. Oczywiście będziemy również zawiadamiać Regionalną i Główną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Mamy w planach także inne działania, także prawne, jeszcze nie do końca skonkretyzowane, bo jesteśmy ruchem oddolnym. Mieszkańcy miast, na terenie których leżą Żabie Doły, deklarują walkę o zielone tereny, które samoistnie odrodziły się po wygaszeniu tam przemysłowej działalności. Z decyzją wojewody nie zgadzają się również władze Chorzowa i Bytomia. Sprawa już trafiła do sądu. Prezydent miasta Chorzowa dwukrotnie kwestionował tą sprawę. Dwukrotnie wojewoda odrzucał tutaj wnioski pana prezydenta o uchylenie decyzji. Ponieważ wojewoda podtrzymał swoją decyzję, pan prezydent
w piątek, 5 maja skierował sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Stroną w postępowaniu chce być również Bytom. Miasto przyznaje, że jest zainteresowane przejęciem terenu od prywatnego przedsiębiorcy. Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wystąpiło też z wnioskiem o zwiększenie ochrony żabich dołów. Wspieramy władze Chorzowa w przeciwdziałaniu tego typu pracom na terenie tego zespołu krajobrazowego, który naszym zdaniem powinien być chroniony również przez wojewodę. Z wielkim zdziwieniem przyjęliśmy decyzję o przyjęciu zgłoszenia i de facto pozwoleniu na te prace rozbiórkowe, bo to trwale zmieni charakter tego miejsca. Zagraża to nie tylko kilkuset drzewom, które tam rosną, ale też wielu gatunkom zwierząt, które tam mają swoje siedliska. Jak przekazały władze miast, do realizacji inwestycji konieczna będzie wycinka 820 drzew, co w rozmowie telefonicznej potwierdził wspólnik firmy, która planuje rozbiórkę nasypów kolejowych. Jednocześnie przedsiębiorca zadeklarował, że firma chce zadbać o przyrodę i wszelkie prace prowadzone będą ze zachowaniem wszelkiej ostrożności. Przedstawiciel bytomskiej firmy przekazał nam również, że jest otwarty na rozmowy ze stroną społeczną. Z jednej strony mieszkańcy, którzy boją się o swoje domy, z drugiej obrońcy kopalni. W poniedziałek odbyła się pikieta przed kopalnią Janina w Libiążu. Chodzi oczywiście o te uszkodzenia budynków, które wystąpiły tutaj na naszym obszarze, ale również mało się o tym mówi, ale o zdrowiu psychicznym nas mieszkańców. Ciągłe niewyspanie, strach o swój dobytek. Zresztą na pewno znacie również temat tutaj okolicznej sierszy. Okolicznej sierszy, gdzie teren się zapada, ludzie żyją w niepewności. To samo zaczyna się dziać u nas. A dziać zaczęło się już dawno. Mieszkańcy, którzy uczestniczyli w pikiecie, wyliczają szkody, jakie ich zdaniem spowodowała praca kopalni. No mam starszy dom i po prostu pierwsze wstrząsy, które były już parę lat temu, doprowadziły do tego, że po prostu komin spadł, dach cały popękany, ściany popękane. I szczerze mówiąc, odszkodowanie, które kopalnia wypłaciła tam w groszach. I to jest wszystko i żadnego po prostu zainteresowania do dzisiejszego dnia. My żyjemy w ciągłym strachu. Nigdy nie wiadomo, co się w którym momencie stanie. Ja miałam przypadek, że wchodziłam akurat po schodach. Stawiałam ostatni krok na schodach takich krętych w domu i był tak silny wstrząs, to było chyba około tygodnia, dwóch temu, że noga mi spadła, ześlizgnęła się ze stopnia i upadłabym do tyłu. Po drugiej stronie barykady, tuż przed kopalnianą bramą, zebrała się spora grupa górników i związkowców. Ci ostatni z mediami jednak rozmawiać nie chcieli. Uczestnicy kontrmanifestacji podkreślali, jak bardzo kopalnia jest potrzebna, bo daje miejsca pracy. Ja dopracowałem swoje, przyszłem tu poprzeć górników, opracowałem tu, tam też część pracowała, przyjrzałem się, domy stuletnie przewracają. Te domy nowe budowane się nie przewracają, albo kominy im lecą stare, co byli kiedyś na wapnie budowane. Jak dużo ta kopalnia znaczy dla Libiąża? Bardzo dużo, proszę pana. To jest jedyny zakład pracy, nie tylko dla Libiąża, bo dla innych miejscowości w okolicy Libiąża, dla innych zakładów, podzespoły różne do kopalni. To jest wszystko powiązane. Ale uczestnicy pikiety podkreślali, że nie dążą do zamknięcia kopalni. Chcą jednak, aby jej władze, czyli Tauron Wydobycie, podjęły konkretne kroki, które pozwolą zminimalizować skutki jej pracy. Tych wstrząsów nie ma, nie jest ich więcej, jest wręcz przeciwnie. One sukcesywnie maleją. Dynamika tego zmniejszania się wstrząsów nie jest może jakaś wysoka, natomiast ich jest mniej i one są słabsze. Natomiast mieszkańcy, w związku z tym, że jest to dla nich zjawisko stosunkowo nowe, no mają inną wrażliwość. Oni interpretują to jako coraz większą intensywność, natomiast oni po prostu są dużo bardziej wrażliwi na to. Wrażliwe są też jednak ściany pobliskich domów, bo spękania widać gołym okiem. Polskie kopalnie mają stanowić zabezpieczenie energetyczne Polski, a zaostrzona polityka klimatyczna to szkodliwy wymysł Unii Europejskiej. Takie stanowisko przekazał w poniedziałek Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej w Katowicach. Przedstawiciele suwerennej Polski przyjechali na Śląsk, by o sytuacji polskich kopalni rozmawiać z górnikami. Ich zdaniem dzięki kopalniom możliwa jest energetyczna niezależność Polski, jednak przeszkodą jest unijna dyrektywa metanowa. W czasie tej zimy polskie państwo musiało wydać na zakup węgla 24 miliardy złotych.
Mimo że mamy gigantyczne pokłady węgla sami u siebie, moglibyśmy go wydobywać nieporównanie taniej, przepłacaliśmy po wielokroć, dlatego że realizujemy politykę Unii Europejskiej, tak naprawdę politykę Niemiec. Nie ma na to naszej zgody, zgody Ministerstwa Sprawiedliwości i suwerennej Polski. Zdaniem ministra Ziobry to sojusz niemiecko-rosyjski stanowił podstawę energetyki europejskiej, a zmiany w polityce energetycznej Unii, w tym odchodzenie od węgla, były Polsce narzucane. Węgiel musi być wykorzystywany, nie ograniczać wydobycia węgla, tylko racjonalnie wykorzystywać pokłady. I dzisiaj patrząc między innymi na naszego zachodniego sąsiada, Niemcy, to jest przykład kraju, który dążył bardzo mocno do ograniczenia wydobycia węgla w całej Unii Europejskiej. Niedawno, kilka tygodni temu, zamknięto ostatnie 3 elektrownie jądrowe. I szanowni Państwo, skąd Niemcy importowali energię? Z Polski i z Francji. Zdaniem suwerennej Polski niezależność energetyczna może i powinna opierać się również na biomasie i biogazowniach. I jak twierdzą posłowie partii Zbigniewa Ziobro, biomasa jest zdecydowanie bardziej efektywna od fotowoltaiki czy wiatraków, a przy okazji może wesprzeć polskich rolników. OZE, jeżeli chodzi o Unię Europejską, to właśnie biomasa jest paliwem numer jeden, tylko w Polsce była traktowana po macoszemu. Naszym zdaniem transformacja energetyczna musi być korzystna dla milionów Polaków. Tania energia i tanie ciepło możliwe jest wtedy, kiedy będziemy stawiać na własne zasoby. Na węgiel kamienny i na wielkiego sojusznika węgla, czyli biomasę. Zbigniew Ziobro przyznał, że umowa społeczna zawarta pomiędzy stroną rządową a górnikami z przyczyn geopolitycznych automatycznie wygasła, ponieważ wojna w Ukrainie zupełnie zmieniła realia. Jak mówi, transformacja górnictwa, czyli wygaszanie kopalni, jest dziś nie do zaakceptowania. Po wielu miesiącach przygotowań Radio Silesia doczekało się nowego studia i reżyserki. Bracia Golec śpiewają taką fajną piosenkę, tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, i my tak naprawdę dostosowaliśmy się do tych słów, czyli jeszcze parę miesięcy temu tutaj było jedno wielkie gruzowisko. Zdemolowaliśmy absolutnie wszystko, tak jak w niektórych programach remontowych, i postawiliśmy nowe studio Radia Silesia 96,2 FM od podstaw. Tak naprawdę dopasowując do standardów XXI wieku, do tego, jak to w tej chwili wygląda. Do standardów trzeba było przede wszystkim przystosować sprzęt. Dokonaliśmy tym remontem, tą przebudową naprawdę dużej rewolucji, bo z tego, co było do tej pory, czyli sprzętu analogowego, przeszliśmy na typową cyfrową jakość. A w takiej jakości wszystkie audycje powinny teraz brzmieć lepiej. Cały czas rozwijamy się, szukamy jakichś nowych pól. Oparliśmy się oczywiście o muzykę przede wszystkim śląską, ale dajemy również szansę innym zespołom czy innym wykonawcom również spoza Śląska. Także mam nadzieję, że w naszym również tutaj Radiu Śląskim, w Radiu Silesia, będziemy mogli puszczać muzykę troszeczkę z innych rejonów, po to, żeby dalej wyjść poza nasze województwo. Choć to województwo śląskie i jego sprawy zawsze będą dla Radia Silesia priorytetem.